Na następnym. O, tam jeszcze. A, pierdzielę to. Idę na następne piętro. Z moim smokiem powietrznym rozwalimy wszystko. Chyba że przeciwnik będzie odporny na wiatr, to wtedy będzie mały problem. Ale hej, przynajmniej mam dużo teraz kondycji. Please be careful. Trzy cienie, o mój Boże. Dobrze, że mam Magarulę. A, kurde, nie widzę tego, ile już... Zaraz. 51 minut plus te 15, które wcześniej było. To razem mamy godzinę i... 5 minut, więc jest spoko. Mogę jeszcze trochę... się tutaj, no... powydurniać. Jestem ready! Za niedługo będzie setny ten... setne piętro. Ja pierdzielę, jak ten czas szybko leci. Jestem gotów, jestem gotów. Jestem gotów. A, dobra, nieważne. Tędy. Moje ofiary! Zły dotyk boli przez całe życie. This one, this three, chciałaś powiedzieć. Wiem, że to nic nie da, ale... Ta. Oczywiście. Może? O, absorbują lód. Dobra, jest, nie jest źle. O, jest źle. Dobrze, że Mitsuru wziąłem. Dobra, Junpei będziesz wspierał nas. Ja będę skupiał się na zadawaniu im obrażeń. Kto następny? Mitsuru, dobra. Wskrzesi ją. Nie śpi, Yukari, bo cię okradną. O, dobra. Diorama. Na mnie. Mam nadzieję, że nie będą mabufulami spamować cały czas. O. O. Au. O kurwa. Dobra. A gdyby tak... Nie, zaraz, obrona, a mam atak? O, świetnie! Diorama. Kurde. Na mnie. Ty użyj. Przeciwko czemu nie... Zaraz, ogień! O Jezu Chryste! Dobra. Bierzmy ich! Żeście się tego nie spodziewali. Wystarczy, że tą turę jeszcze przetrwamy. Dobra, Junpei nam się przyda w takim razie. On musi być żywy. O kurwa. 99. Mind charge. Już po was. Nie, stop, stop, stop. Magarula. Nie zadziera... O! Nie zadziera się z moim smokiem powietrznym! Szafir razy dwa. 460 expa tylko. No please! Precious egg, dobra, jest. Dobry jajo nie jest złe. No!
Szybko nam poszło. Spodziewałem się tego, że będzie do dupy, ale... z moim smokiem powietrznym... wszystko poszło tak jak trzeba. Hell yeah! Muszę kurde te karty pieprzone mu dać. Status, zaraz. Będę musiał teraz na kondycji się skupić. 53 ma tylko. A właśnie tego chcę najwięcej, ponieważ obrona mi się przyda. Jestem gotów. Muszę moje te karty z Pokémonami od Mitsuru dostać w końcu. Do jasnej cholery, czemu nie możesz mi na przykład ich dać teraz? Co ci szkodzi? Jesteś okropna, wiesz? Jak teraz wrócę do świata realnego i pójdę do antyków, to muszę pamiętać, żeby kupić ten Wind Boost. Dzięki temu nasze ataki będą jeszcze silniejsze. Discharm. O kurwa. Au. Dwa razy się ruszyłeś! Chyba. Tak myślę. Nie wiem, oczopląsu dostałem, kiedy zobaczyłem Enemy Advantage. Ta. Ah! Magaru. O kurde! Przestańcie chybiać do jasnej cholery, co wam szkodzi? Czy tak bardzo w pierdol chcecie dostać? Wiem. Nie przypominaj mi Fuka, nie jestem głupi. Widzę te paski niebieskie i pomarańczowe po mojej prawej stronie. O ja pierdolę! Ta. Jeszcze Spellmaster by mi się przydał. Co Spellmaster zmniejsza nam konsumpcję SP o 50%. Co oznacza, że no, dla mnie by się przydało, no bo jako, że zwykle moja tura jest pierwsza i ja jako pierwszy atakuję, to by oznaczało, że nie musiał, że no, nie musiałbym aż tak... O, nareszcie! Nie musiałbym bardzo tak martwić się o moje SP przy okazji. Let's go! O, dobra. Kolejne schody, ale to nic. O. Wstrzymuję oddech. Nie chcę na to patrzeć. Nieważne. O! Krytykal! Nieźle, Yukari. Okej. Item... Nie, zaraz. Skill może. Ponieważ nie chce mi się Medical Powderów używać teraz. Okej! Zobaczmy, co jeszcze tutaj jest. Przeciwnik. Chcesz od mojego węża powietrznego w pierdol dostać? No. Let's go. W sumie to już wiem, że nieraz to mówiłem, ale jeszcze... myślę, że to pewnie ta moja niechęć do takich gier jest taka, że grałem za dużo w gry MMO i po prostu mi się to już znudziło. Nie mogę już patrzeć na te gry, szczerze mówiąc. A że no... właśnie te nieskończone gry są tak jakby podobne do MMO, to pierdzielę to. Dawaj. Szkoda, że nie możemy sortować naszych skillów, to by mi się przydało teraz. Albo może jakoś możemy, tylko że nie wiem. Tak. O czym mogę teraz jeszcze pogadać?
A ja wiem. Następną grę, jaką chcę przejść, jaką planuję przejść, to Star Fox 64 3D, ponieważ można to zrobić. Widziałem w How Long to Beat, no nie? Ile przejście tej gry zajmuje i... Widziałem tam 1,5 godziny. Myślę sobie... Okej! Ja nie pamiętam, żeby Star Fox 64 było aż takie... krótkie. Chociaż być może byłem do dupy będąc małym i tak dalej. Chociaż też dawno tej gry nie przeszedłem. Może raz w życiu i to też bardzo dawno temu. Okej, szli. Wszystko zwiedziliśmy, co było do zwiedzenia. Nic nam nie... Nic tu po nas. No. I tak, no i później Persona Q'a. Tą grę, kurde, w 60 godzin się przychodzi, więc hej, będę musiał zainwestować nieco więcej czasu w nią. Hell yeah. Dobra. Smoku powietrzny, zrób rozróbę. Oni chyba są odporni na wiatr. To niemożliwe, żeby tak mało dostali obrażeń za ten atak. Strong, tak jest. Tak jest. Tak jest. Traf 3 razy. O kurde, Mitsuru! Ja pierdolę! Dość tego! Masz! Kurde, mieczem między oczy. I krytyk. Jak ci się to podoba? Bardzo ci się to podobało. Mi się podobało i to się liczy najbardziej. O, już setny ten jest, setne piętro, oh my god. Już zostawiliśmy świat liczb z 2 cyframi i weszliśmy do 3. Do 3-cyfrowych liczb. Oh my god. Let's go! Ach! Czuję się tak zajebiście. Dawaj kasę. Chcę pieniądze. Ponieważ jestem biedny. Teraz już coraz mniej expa dostaję z tego, co widzę. A? Okej, to piętro było bardzo małe. Myślałem, że spodziewałem się czegoś bardziej epickiego, jako że to jest piętro numer 100. Ale... hej, nie jest źle. Właściwie to ja mam ten cały ten aktywny autora Kukadze. Zobaczymy. Nie, i tak mało obrażeń dostaję. Nieźle te karty robią coś. Tak. W sumie to mogłem ten mój cały diabelski plan z każdą personą zrobić, szczerze powiem. No ale tak jak powiedziałem, robię to ze smokiem powietrznym, ponieważ to jest smok powietrzny. Oczywiście dostosowuję go w ten sposób, jaki bym chciał, żeby był. Ale to trochę czasu mi niestety zajmie. Mimo tego i tak już dajemy wszystkim w pierdziel bez problemu. Oczywiście, że było easy. Za kogo ty mnie masz? Tak. Okej. Piętro numer 101! Czy możecie pójść trochę wyżej? Okej. Nie mamy zresztą nie mamy nic innego do roboty. Ty możemy tylko iść w górę i w górę. O! To będzie dobra przekąska dla mojego węża powietrznego, który jest smokiem. Tak jest. No i ten! W sumie... też od razu tak powiem, że jeżeli mamy te nasze karty, to w końcu levele
naszej persony właściwie się nie liczą. Tak, wciąż będą levelować gorzej od nas. Chciałem expa, ale trudno. Ale ten, żeby załatać te luki i zrobić z mojej persony kompletne OP coś, zawsze przecież do tego można karty użyć. Kurde, kto się tam zatkał? Junpei, do jasnej cholery! Ogarnij się! O, tam cień jest. Walnę cię! Właściwie to może powiem, jak chciałbym go skustomizować, że tak powiem. Otóż chciałbym mu dać lodowe ataki. Ponieważ, no, bardzo lubię ten element. Tak więc, no, buffu jakieś oczywiście będzie miał. Jeżeli trafi mi się, będę musiał też ogarnąć te growth z tego sklepu antycznego. Niestety, stać mnie tylko na growth 1, ale hej, to, wiecie, i od razu też mówię, że właśnie persony będę łączył po to, żebym dostał dobre skill karty potem. O Jezu Chryste. Ma buffu. Dobra. Jeszcze jedno. Tak, żeby zapamiętali. To, co jeszcze chciałbym zrobić, to dać mu jakiś dobry skill leczący. Tam świeżbi mnie trochę, żeby dać mu Medię, ale Medija na razie już jest po prostu za słaba. Zważając na levele, które my tutaj mamy i nasze HP. Mamy kurde po 300 i nie sądzę, żeby takie Medija dla całej drużyny, które zwykle ma wartość 50 HP, jakoś by zmieniła naszą gównianą sytuację w tym podczas bossa czy coś. Holender, te piętra naprawdę są bardzo małe, co się dzieje? Dobra. Ledwo czuję mocną prezencję. Pist. W sumie to jestem ciekaw o... Hulk Hogan. Zgadnij, co mam dla ciebie. O! Pewnie. Tak więc no, myślę, że przy następnej możliwej okazji pójdę do teleportera. Ta. Oh my god! Ja pierdolę, nienawidzę tych pieprzonych ataków. Masz rekarm. Tak jest. Ej, a czemu mnie zamroziło? Jestem taki zajebisty, że nawet nie potrzebuję animacji żadnych. No. Dawaj expa, oczywiście. Dobra, jest. W sumie to mogę teraz od razu pójść do teleportera najbliższego. Chwila. Skill. W ten sposób. Chyba, że... I tak, i weźmiemy... Moment. Status. Ta Junpei zostanie. Junpei, Akihiko weźmiemy i Aigis. Chociaż z drugiej strony z uzdrowieniami będzie kiepsko. Więc może... Junpei'a wywalę, Mitsuru zostawię, wezmę Akihiko i Aigis. Dobra. I Yukari też wywalę. Ona ma zbyt duży level. Z moim smokiem powietrznym nie potrzebujemy już uzdrowiciela. Tak naprawdę to potrzebujemy, ale hej. W końcu trzeba być teraz... O kurwa. Trzeba być teraz nieostrożnym, nie? Aha! Już po mnie.
Już po nas. Escape. Chyba sobie jaja robicie. Nie, już po nas. Już po nas! Ale nie przegram bez walki, wy skurwysyny. Macie! O mój Boże. Jest! Smok powietrzny jest niebezpieczny! Shuffle time dla mnie! To była dupna walka. O! Na zawsze będę was pamiętał. Spierdalam stąd, ale najpierw. Skill. Mitsuru. Widzicie? Smok powietrzny jest zajebisty! Może po prostu będę unikał teraz cieni. Chyba, że... będzie player advantage, to może. Będę się z nimi lał. Wy, ty skurwysynu! Znowu ty! Gień! Jestem jednoosobową armią, do chuja pana. Ale miałem też naprawdę dobrego farta, bo te mamudo mogło mnie rozpierdolić z łatwością. Oni też Hama mają! Rąsi Adamsów. O kurwa, on następny. Pewnie Hama mnie ubije. A nie! Przecież tamten miał być następny, zresztą nie skarżę się. O kurwa! No! Ta, było łatwo. Muszę spadać. Gdzie jest teleporter? O, dobra, jest. A tak, cieszę się, że... dostałem to, co było w tej skrzynce. Nie, po prostu będę szedł dalej i... nie będę walczył z przeciwnikami aż tak bardzo. Chociaż nie, jeszcze mnie swędzi, żeby zobaczyć, co jest tam. Wiem, że pewnie tego pożałuję. O! Albo i nie. W końcu Dispoison był taki zarąbisty przedmiot. O, oh my god, jest. O kurwa, już po nas. Musiałem zjebać. Dobra. Dobra. Hulk Hogan następny. O kurwa, Magaruli już nie mogę użyć. Ech. Okej. Kurde, zapomniałem! Przynajmniej jego trzeba ubić. O, dziękuję, że nie użyłeś Hama. Dziękuję. O, o! Dziękuję. Ta, chcę wrócić do wejścia raczej. Okej. Zobaczmy, status. Junpei idzie na ławkę rezerwowych. Mitsuru zostaje, bo jednak potrzebujemy uzdrowiciela. Yukari też idzie na ławkę rezerwowych i Akihiko i Aigis idą razem ze mną. Okej. Okej. Alright. Akihiko i Aigis. W sumie to pierwszy raz też zobaczymy Aigis w Tartarusie.
Ciekaw jestem, jakie będzie miała wrażenia po tym. Na pewno będziemy płakać i wrzeszczeć razem, bo mnie załatwią i będzie game over. Dobra. Nie będę eksplorował tego piętra, po prostu pójdę dalej. Because I don't care! No, o czym by tu jeszcze pogadać? Dzisiaj przynajmniej, jeżeli chodzi o datę nagrywania tego let's playa. Dzisiaj będę z tym, z toksikiem po mieście łaził. Otóż mam zamiar sobie kupić... Wii! Jej! Kurwa! To cholery jasne, Yukari nie mamy. O cholera, co ja zrobię? No nic, rozwalimy go w ten sposób. Głupi Hulk Hogan. No, widzisz? Tak więc no, tak jak powiedziałem, chciałbym sobie kupić Wii. Używane kosztuje 30 euro. I mam zamiar sobie to Wii spiracić. Tak więc hej! Hej ho i butelka rumu! Ale nie, na serio, raczej z Wii nic innego się nie będzie można było zrobić, bo... Strega. Nie wiedziałem, że są jeszcze inni użytkownicy person. Całe szczęście. O kurwa. Absorbujecie lód, to wiem. Smoku powietrzny, liczę na ciebie. Serio? Kurde, Rexio by się przydał. Tak. Oczywiście, że jeden mis musi być, nie? O kurde. Przeciwko czemu moja persona jest słaba? Muszę to wziąć pod uwagę, chyba elektryczność. Niech będzie, kurde. Aegis nic innego na razie nie może zrobić. I znowu to ten, skurwysyn! No! Zginął śmiercią męczennika. I dobrze! Nie jest mi go żal. O, Akihiko też przecież może leczyć. Zapomniałem. Dawaj, Muscle Drina. O, to będzie jakiś Hot Wheels na pewno, nie chcę z nim walczyć. O, dziękuję. Podoba mi się w tym piętrze to, że takie skrzynki są na tych platformach, a do nich przeciwnicy nie mają tego dostępu, całe szczęście. Die! Motherfucker! O kurwa. Znowu Hulki Hogany. Tak więc no, tak jak powiedziałem, zamierzam sobie spiratować Wii i to mi też otworzy... Pewnie. To też mi otworzy drzwi na let's play z Wii, a nawet i na GameCube'a, tylko że... no, z GameCube'a jeszcze nie jestem pewien, ponieważ no, nie wiem jak działa ta retrokompatybilność na tym Wii, ale z tego co mi wiadomo, to tylko jakiś emulator jest. I on nie działa ze wszystkimi grami niestety. Co jest naprawdę dziwne, no bo Wii jest retrokompatybilne i tak samo jest z 3DS-em. Czemu normalnie gry na tą ten nie działają, na tą platformę? W końcu jest retrokompatybilna, nie? Ale z drugiej strony stałem ciche sandały. Plus 2 agility, plus 3 magic. Większą obronę będę miał. O kurde, Mitsuru ledwo żyje. Co ty mi nic nie mówisz, Mitsuru? O kurde! To was muszę rozwalić. Bądźcie słabi na ataki wiatru. Dobra, przynajmniej ich nie absorbują. O kurwa, mogą się uzdrawiać? Dobra, Mitsuru. Zaraz. Elektryczność normalnie na nich działa.
O, nieźle. Nie, 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 ma buffu. Ma buffu, tak jest, tutaj jest. Uff. Godzina 21. O, kurde, nie traf... A! Przestańcie chybiać! Masz, za to, że jesteś takim skurczybykiem głupim. Wyrwiemy ci wszystkie włosy. I damy dla Elizabeth. I będzie zajebiście. Dawaj broń. Tak jest. Ach, mam nadzieję, że przynajmniej wyrwaliśmy tego włosa od tego skurwysyna z All Out Attacku. Via. Hell yeah, let's go. A nie, chwila, tutaj skrzynka jest. Ta, było warto 850 jenów. Czy tam 8 złotych i 50 groszy. Tak, wyczuwa obecność wroga. Zajebiście. O, od razu schody się pojawiły. Jak miło. Discharm. Tak więc no. W sumie to nawet nie wiem, co ty kurwa jesteś. Giń! Precz mi z oczu! Wyglądasz na coś niebezpiecznego. Fula. O, absorbuje lód. O kurde. Nie, to... Nie warto się męczyć w takim razie. Pierdziele. Skill. Tak jest. Tak więc no... Jakubym... Co bym tam sobie... Jakbym to moje Wii ochrzcił? Jaką grą, że tak sobie myślę? No nie wiem, się zobaczy. Jeszcze 10 pięter nam... Nie, nie 10, 15. W sumie, jakiego groma atakować, jak Mitsuru ich załatwi? O kurde. Aaaa! O kur... o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, jest. Dziękuję, RNG, że jesteś po mojej stronie choć raz. Bierzmy ich! Pist, 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 jeb, jeb! Tak, myślę, że może uda mi się do następnego bossa dojść. Nie jestem pewien, mam taką nadzieję, ale spróbuję. Albo też fajnie było, gdybym dzisiaj całego Tartarusa ukończył. O, dziękuję za level. To, a dobra, jeszcze tam jest. Kurde, ja pamiętam, że te piętra w Tartarusie były o wiele, wiele większe. Ale to pewnie dlatego są takie małe, ponieważ trzeba przez nie, przez tak dużo przejść. Giń. Smoku powietrzny, liczę na ciebie. Zaraz. Okej. Nie marnuję speaki, Hiko. W sumie ja też nie musiałem SP marnować, ale... Wkurza mnie to, że widzimy tylko i wyłącznie tego, kto rusza się po nas. A nie jeszcze jak cała... jak cały ten... cała kolejka idzie... w walce, no nie? Wiem, że w Personie 3 i FES można było zobaczyć, kto rusza się kiedy, a nie tylko i wyłącznie następna osoba. Ale hej, nie jest i tak źle. Jak mogę, kurde, swoją mega personę stworzyć, to czemu miałbym, kurde, na takie małe niedogodności skarżyć? O, następny jest, ale nie chce mi się z nim lać. Tak go załatwimy. Przeciwnicy są coraz silniejsi. Czy nic wam nie jest? No, nie przesadzajcie i tak dalej. O! Attack!
Akihiko Senpai can't move! He's frozen! Wiem! Zaśpiewaj Let It Go! Akihiko! Jeżeli trafię... Oh my god, jeżeli trafię! No. Tak to się kurde robi. Jestem jednoosobową armią do jasnej cholery. O kurde. O, dobra już. Straciłem ten widok na tą kartę przez chwilę, ale to nic. Skill. Dawaj, idziemy. Więc myślę, że... Może smaszem uczczę moje Wii. Tak myślę. A może smaszem albo czymś innym. W sumie to w melee grałem tylko i wyłącznie trochę. O! Żółty cień. Niech spada. Nie obchodzi mnie. Te koniki były? Tak. O my god! Nawet nie wiecie, jak wpadliście. O! Akihiko na to czekał. Uuu! Bolało? Mam nadzieję. Dawaj expa! O kurde, ale expa za nich dostanę. Nie mogę się doczekać. Jaka liczba, jaka liczba? I nie, oczywiście, nie mogło być równy tysiak, tylko 999. Dobrze ci poszło, ale odejmę ci za to jednego expa. Ale hej, jest zajebiście.